Witam serdecznie, ja się nazywam Anna Paradowska. Jest ze mną dzisiaj Edyta Malinowska. Będziemy wspólnie rozmawiać dzisiaj o przestrzeni czucia, o tym, czym jest dla nas czucie. Będziemy się dzisiaj z Wami dzielić naszymi odczuciami. Będziemy mówić też o obecności. Czym jest w ogóle ta obecność? Co to tak naprawdę zmienia w naszym życiu, że jesteśmy w sobie, jesteśmy w tej świadomej obecności? Także zacznijmy sobie naszą rozmowę. Witaj, Edytko, serdecznie Cię witam. Dzień dobry, witam Cię, Aniu, witam wszystkich. Tak, i tak poczułam, że po prostu podzielimy się może najpierw każda z nas w ogóle swoimi odczuciami na temat tej obecności, dosłownie w paru zdaniach o tym, czym jest dla nas obecność, co to zmienia w naszym życiu. No i zobaczymy, jak nam tutaj pięknie popłynie nasza rozmowa. Także Edytko, zapraszam Cię do podzielenia się Twoimi odczuciami, jak Ty to czujesz, jak Ty to odkryłaś, co to w Twoim życiu zmieniło. Bycie w sobie. Przepraszam, wylenia się. Dlaczego to w ogóle robimy, prawda? Nie, bo myślę, że to jest takie kluczowe pytanie, na które warto odpowiedzieć. Jak do tego doszłośmy, no to wiadomo, pewnie tak jak większość osób, po prostu w życiu już nie było zbyt różowo, nie było przyjemnie i było trzeba szukać jakichś rozwiązań, aby to życie po prostu już tak bardzo nie dawało w kość, tak? Różne sytuacje życiowe też doprowadziły mnie do tego, aby się zatrzymać. Aby się zatrzymać i zająć się sobą. Zająć się swoim wnętrzem, tym, co ja czuję, tym, co naprawdę się dzieje w moim życiu i że to po prostu mi nie pasuje, nie odpowiada. Także bardzo trudne doświadczenia, trudne sytuacje życiowe do tego mnie właśnie doprowadziły. Pamiętam taką sytuację, kiedy już w ogóle taka bardzo, bardzo zrezygnowana, bardzo cierpiąca, wybrałam się na spacer nad jezioro i pozwoliłam sobie po prostu być. Tak, bo tego musimy się, znaczy, nauczyć. My generalnie to wiemy, my to mamy w sobie, tak? Natomiast jesteśmy w takim pędzie życiowym, gdzie budzimy się tak naprawdę i odtwarzamy codziennie to życie, tak? I nie zdajemy sobie z tego sprawy. I w pewnym momencie już tak bardzo nam to życie doskwiera i boli, że chcemy zmiany. I u mnie właśnie taka zmiana się zadziała, takie zatrzymanie mnie właśnie. I pamiętam to moje pójście nad jezioro, kiedy ja pierwszy raz sobie pozwoliłam, że idę po prostu, że nic nie wiem. Zabrałam siebie na spacer, tak? I rozluźniłam się, to się stało automatycznie. I pozwoliłam sobie być sobą, ze swoimi uczuciami. Mój piesek szczeka, chwileczkę muszę go wypuścić. Że Edytka tutaj wypuści swojego pieska, który też domaga się właśnie uwagi. Ja w tym czasie może dopowiem, że rzeczywiście u mnie było podobnie. No jest to po prostu taki moment w życiu każdego z nas, gdy po prostu stwierdzamy, że dalej nie damy rady w tym stylu, w taki sposób, w jaki to do tej pory funkcjonowało. Także czuję, że wiele osób też, które nas tutaj będą oglądać czy oglądają, też mogą potwierdzić, że będąc na tej ścieżce rozwoju, zaczyna się często właśnie od takiego punktu zwrotnego, gdy już po prostu nie dajemy rady. Tak, zaczynamy wtedy, po prostu jest taki moment takiego poddania. Tak jak dokładnie Edytka powiedziała, że ja już nic nie wiem. Dobrze, Tak, Edytko. poddanie, prowadzenie. I mówię, ja pamiętam właśnie ten moment, tak, kiedy poszłam sobie nad jezioro, kiedy zaczęłam się rozluźniać i spotkałam się tak naprawdę ze swoimi uczuciami, które nie były wcale przyjemne, tak, nie były lekkie.
ale to było coś w rodzaju, że ja po prostu otuliłam samą siebie, tak jak potrafiłam na dany moment i my to wszyscy potrafimy robić. Tak? I teraz co się zadziało? Ja wtedy pierwszy raz nad tym jeziorem weszłam w taki stan właśnie spokoju, błogości, tego czucia siebie, tak? Ale tak jakby coś przeze mnie chciało po prostu się wyrazić. I poczułam takie bardzo przyjemne uczucie błogości, otulenia właśnie, tak? Tego zatrzymania. I pamiętam, kiedy ja pierwszy raz usłyszałam ciszę. Osoby, które tego doświadczają, to będą wiedziały, o czym ja mówię, ale też te, które nawet tego jeszcze na tą chwilę nie czują i nie są w stanie tego sobie wyobrazić, to też poczują to na pewno, że to jest taki stan, kiedy tak naprawdę jest cicho, ale coś w tobie po prostu wibruje, tak? Ja pamiętam, że miałam łzy w oczach. To było takie cudne, takie uspokajające mnie i co powiedziało mi, wszystko będzie dobrze, tak? Ale właśnie zwróć się do siebie, bądź w sobie. I właśnie to jest ta nasza obecność, tak? I teraz to się zadziało u mnie tak jakby zupełnie naturalnie, tak? Jednakże dużo tego cierpienia musiało się wydarzyć wcześniej, dużo tego ucisku, aby mnie na tą drogę sprowadzić. Oczywiście nie musi tak być. Może być po prostu tak, że te osoby, które nas słuchają, mogą się już teraz zanurzać po prostu w tą obecność. I teraz jak to zrobić, prawda, Aniu? Ale może najpierw jeszcze ty będziesz chciała się też podzielić w ogóle z tym, jak to się u ciebie, oczywiście bardzo w skrócie, tak, zaczęło. Tak. Z tym odczuwaniem, z tym byciem w obecności. Tak. No, nie jesteśmy tutaj tak naprawdę też w stanie tak dokładnie tego wszystkiego opowiedzieć. Zarówno moja droga, jak i droga Edytki no, jest dosyć długa. I na pewno chętnie się też tym podzielimy innym razem, jeśli będzie zainteresowanie. Natomiast jak mówiłaś o tej ciszy, że gdy pierwszy raz poczułaś ciszę, ja też to pamiętam. Ja z kolei, moja droga jest troszeczkę tutaj inna. Moja ścieżka w ogóle zaczęła się na macie do jogi. I ja pamiętam, jak pierwsze momenty, kiedy czułam ciszę, kiedy czułam, że nie ma umysłu, że nic tam w głowie nie gada, bo gdy zaczniemy kierować uwagę do wewnątrz, zauważymy, że mamy w sobie, w naszej przestrzeni mnóstwo głosów, one cały czas gadają i ja pamiętam te momenty, kiedy ja doświadczałam tych stanów, gdzie po prostu siedząc na tej macie, ja poczułam, że nie ma tych głosów. Że jest po prostu cicho, że jest cisza. I tak jak ty, Edytka, powiedziałaś, że poczułaś tą ciszę, to... Też taką ulgę, prawda, Aniu? Taka ulga, bo to też odczuwalne jest w ciele, że wchodzi takie ciepło do ciała, ale to jest też takie trochę uczucie, mi się to teraz skojarzyło, tak jak ciebie słuchałam, Edytko, że to jest takie poczucie, gdzie my naprawdę możemy poczuć, że nie ma niczego. Oprócz nas, że jesteśmy tylko my, to nasze ciepło, które gdzieś tam wchodzi w ciało, czy to wibrowanie, które ty to nazwałaś wibrowaniem, że jesteśmy my, to wibrowanie, to ciepło w naszym ciele i nie ma nic więcej. I to jest ten stan. Jeszcze chciałabym dodać tutaj, jeżeli już mówimy o odczuwaniu tego stanu ciszy i obecności właśnie, że to jest bardzo przyjemny stan. Kiedy czujemy głowę, czujemy miłość, czujemy akceptację i przede wszystkim właśnie schodzi z nas to takie ciśnienie, tak, które mamy generalnie, to spięcie ciała, to ciągłe nastawienie na działanie. Kiedy ty w pewnym momencie słyszysz i też czujesz w sobie, że ty już nie musisz nigdzie biec, że taka jaka jesteś wystarczy i że jesteś w tym momencie, w którym jesteś i to jest okej. Ja jeszcze pamiętam właśnie takie doświadczenie, bo to też nie jest tak, że to przychodziło jedno, tak? Tych doświadczeń było kilka na początku, kiedy ja się tego uczyłam. I pamiętam właśnie taki moment też, bo ja generalnie ciągle byłam w biegu.
tak? Ciągle zapracowana, ciągle zajęta, ciągle gdzieś tam komuś potrzebna, tak? Taki po prostu wir obowiązków, to cudowna droga. Więc jeżeli tutaj już z tego miejsca chcemy Wam powiedzieć, jeżeli macie jakieś pytania, to prosimy o komentarze, co mamy poruszać, jakie tematy, co Was interesuje. Bardzo chętnie będziemy się z tym z Wami dzielić, ponieważ uważamy, że to jest bardzo ważne i to zaczęło funkcjonować w naszym życiu. Więc to nie jest takie czcze gadanie bez sensu, tylko coś, co faktycznie najpierw doprowadziło nas do ściany, tak, to nasze życie, a później dzięki właśnie tej obecności, dzięki temu, co się zaczęło zmieniać w nas zupełnie naturalnie i za co zaczęłyśmy reagować, zaczęło też przynosić owoce w naszym życiu, zmiany po prostu tego życia w wielu dziedzinach na lepsze, tak? Dlaczego my to robimy, prawda? I teraz chcemy się po prostu z tym, tak jak potrafimy najpiękniej z Wami po prostu tutaj podzielić, dlatego zapraszamy do jakiejś interakcji, zapraszamy do pytań, co Was intryguje, albo co też Wy odczuwacie już w Waszym życiu, ponieważ myśmy tą drogę już jakąś przeszły, w tej chwili praktykujemy codziennie tą obecność. Zresztą to jest taki stan, kiedy w pewnym momencie Ty już nie wyobrażasz sobie życia bez tego. Tak? To już jest naturalny stan, na pewnym etapie to już jest naturalny stan. I tak jak tutaj właśnie Edyta powiedziała, to już po prostu nie ma odwrotu i jakby ja sobie obecnie też już nie wyobrażam życia bez tej świadomej obecności, bez tego kierowania uwagi do wewnątrz, bez tego kontaktu ze sobą, bez tego pytania siebie, nieustanne takie pytanie siebie, co czuję, jak mi w tym jest, jak mi w tym jest teraz. Tylko na początku to może być takie troszkę z głowy, że my rzeczywiście tam pytamy, co czuję i gdzieś próbujemy może też z umysłu znaleźć odpowiedź. Natomiast później, jak już naprawdę się skontaktujemy z tym ciałem, skontaktujemy się z tą naszą wewnętrzną przestrzenią czucia, to już potem jest naturalne, to już jest później taki stan, z którego się w ogóle jakby nie chce wychodzić i staje się to czymś, staje się to takim, taką naszą codziennością po prostu, naszym życiem. Już takie życie w zupełnie nowej jakości. I tak jak właśnie tutaj też Edyta powiedziała, zapraszamy właśnie do kontaktu, też w kontekście właśnie tego, czy macie jakieś takie dziedziny życia, czy tematy, o których chcielibyście tutaj usłyszeć, to będziemy po prostu się z Wami dzielić, jak my sobie w danym temacie radzimy, czy już poradziłyśmy, czy jak my czujemy dany temat. Także bardzo, bardzo chętnie będziemy się tutaj z Wami tym dzielić. No i oczywiście też czujemy bardzo, bardzo mocno, że bardzo chciałybyśmy wyjść z taką propozycją spotkań, właśnie, żeby się spotykać też w gronie ludzi czujących. My same tutaj z Edytą wiemy, jak my się czujemy po naszych spotkaniach, jak się czujemy w trakcie naszych spotkań, jak w takiej pięknej lekkości, w przepływie zadziewają się też piękne rzeczy między nami, gdy wchodzimy w tą interakcję, że nie musi ta pewna transformacja w nas zachodzić w taki ciężki, bardzo procesowy sposób. Może się to odbywać naprawdę w lekkości, jesteśmy tego przykładem i też pragniemy stworzyć taką przestrzeń dla Was, żebyście też mogli poczuć takiej interakcji właśnie z drugą osobą w lekkości, jak dużą wartość wnosi właśnie spotkanie się z osobami czującymi, jak tak naprawdę my wszyscy siebie wtedy podnosimy do góry i odbywa się to przede wszystkim w lekkości, bo lekkość jest taką jakością, którą w ogóle tutaj z Edytką chcemy w ogóle promować, tak? Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale na ten moment mi przyszło. Chcemy właśnie promować tą lekkość. Lekkość bycia, lekkość życia i to, o czym my tutaj mówimy właśnie, o tej ciszy wewnętrznej, gdy już uda się to poczuć raz, potem drugi raz, później to już wchodzi w pewien nawyk, żeby po prostu tu być,
będzie to taka przestrzeń, do której będziecie pragnąć po prostu, żeby tu wracać właśnie do siebie, do wewnątrz. I tak naprawdę, gdy to robimy, im więcej tego robimy, im więcej jest nas, w nas, w naszym wnętrzu, to zaczniecie zauważać tą zmianę w postaci właśnie takiej lekkości. Lekkość w relacjach, lekkość w pewnych sytuacjach życiowych. I tym pragniemy się również z Wami dzielić, bo my tutaj tego z Edytą już doświadczamy na co dzień w różnych dziedzinach naszego życia i po prostu poprzez te nasze spotkania, na które już Was zapraszamy z głębi serca, właśnie chciałybyśmy Wam też pokazać, żebyście to poczuli na sobie, jak może być pięknie i lekko w życiu. Dokładnie tak, to znaczy pojawiło się te kilka takich zwrotów, jak chociażby właśnie temat transformacji, tak, czy właśnie tej obecności, lekkości i tak dalej, tak, tego, co się może zadziać w naszym życiu. I myślę, że to też poruszymy, tak, może na kolejnych jakichś tam nagraniach, co mi to daje, co to w ogóle jest transformacja, jaki ja mam wpływ na swoje życie. To są ważne tematy, takie bardzo istotne, tak? Po co ja to w ogóle robię, dlaczego ja to robię i czy ja naprawdę mam wpływ na swoje życie. I, kochani, tak jest. Naprawdę tak jest. Z tym, że mówię, też tutaj nie chciałabym, abyście się porównywali z nami co do ścieżek, jakie przeszłyśmy, tak? Bo pewnie też tam gdzieś będziemy się tym dzielić, ponieważ każdy z nas ma w sobie potencjał na to właśnie, aby zostać poprowadzonym przez siebie samego, tak? I my możemy być tym drogowskazem, możemy być tym światłem, które oświetla dany kierunek. I co to znaczy właśnie, że jak się spotkamy we dwie w swojej przestrzeni, że to pięknie rezonuje, że zaczyna to pięknie pracować, tak? Chodzi o to, że zwracamy się w danym kierunku. Zwracamy naszą uwagę w danym kierunku, rozświetlamy tą przestrzeń, a że same już praktykujemy obecność, czyli przepuszczamy przez siebie światło, miłość, rozkładamy się w przestrzeni, czyli rozkładamy swoje potencjały, tworzymy przestrzeń też dla osób, które mogą po prostu w ten stan również łatwiej wejść. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o transformację, o to, co zadziewa się po prostu w danej osobie, to jest tak jak takie zajrzenie do środka, do swojego wnętrza, każdy to już robi indywidualnie i w taki sposób, w jaki chce go poprowadzić jego własne serce, tak? Także tak. Absolutnie, nie porównujmy się z nikim. Tak, a z drugiej strony właśnie tak, a z drugiej strony właśnie dzięki temu polu, które my stwarzamy, tej obecności właśnie, dzieje się magia właśnie tej wewnętrznej transformacji, czyli wchodzę do środka, do siebie, czyli czuję, na dany moment, co się w moim życiu dzieje, na przykład biorę sobie temat relacji, biorę sobie temat pracy, to przypływa samo, tak? To, co jest akurat w danym momencie, co chce się pokazać i dzięki temu, że ja to zobaczę, ale zobaczę to tak jakby trochę z innej perspektywy, nie z umysłu, ale właśnie z tego rozłożenia, czy tak jakby z pola serca, ja to tak nazywam, tak? To wtedy jestem w stanie to przetransformować, czyli rozświetlić, i to przestaje już tak jakby mnie w moim życiu trzymać, tak? Że to może się zmienić w ogóle w realnie w moim życiu, przetransformować właśnie, tak? To tak w skrócie, jeżeli chodzi o tą transformację, oczywiście też będziemy pewnie bardziej poruszać, ale to, co bardzo bym chciała, żeby się pojawiło, to właśnie też już mówienie o samej praktyce, o tym, jak to robić, żebyście też to poczuli. I właśnie stąd nasz pomysł właśnie na spotkania, takie już bezpośrednie, ewentualnie online, zobaczymy, jak to płynie, co będzie bardziej, albo i takie, może będą takie osoby, które nie będą mogły w stanie z nami się spotkać, aby to praktykować. Bo dla umysłu troszeczkę trzeba zawsze powiedzieć i to jest cudowne, bo też fajnie jest to ubrać po prostu w zdania i połączyć ten umysł z sercem, tak? Ale właśnie też praktyka wtedy pokazuje nam, jak my funkcjonujemy od środka. Tak, tak, właśnie to jest też tutaj ważne, że my tutaj mówimy o swoich drogach, o swoich ścieżkach, bo tak naprawdę to jest też ważne i czuję, żeby to podkreślić, że my tutaj z Edytką bardzo rezonujemy ze sobą,
w czasie tych naszych spotkań, natomiast tak naprawdę nasza droga, moja i jej, jest zupełnie inna do tego momentu, do którego doszłyśmy i właśnie to jest ważne, żeby się nie porównywać, żeby iść swoją drogą i właśnie te spotkania nasze też nie będą miały na celu to, żeby teraz wszyscy szli taką drogą jak my, tylko właśnie chodzi o to, żeby każdy naprawdę skierował się do własnego wnętrza i słuchał swojego wewnętrznego prowadzenia. Każdy z nas tak naprawdę jest inaczej prowadzony, natomiast ten cel, jeżeli można tak powiedzieć, jest dla wszystkich wspólny i tak naprawdę to jesteśmy zawsze my sami i nasze wewnętrzne połączenie się z naszym wewnętrznym źródłem. Także tak, i też to czuję, że ta praktyka jest ważna i dlatego tutaj wychodzimy z taką propozycją spotkań, żeby się spotykać, żeby się też wymieniać swoimi własnymi odczuciami, też doświadczeniem, natomiast żeby zawsze siebie stawiać na pierwszym miejscu, swoje uczucia, swoje prowadzenie, to co jest moje na dany moment. Także tak, tak to też. Ja jeszcze bym chciała tutaj dodać a propos tej obecności, tak żeby też, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, tak? Obecność to jest taki stan, gdzie ty jesteś w tu i teraz, tak? I teraz chodzi o to, żeby nie być myślami gdzieś tam do przodu, nie wiem, robię zakupy, co ugotuję na obiad, co, nie wiem, pojadę na wywiadówkę do syna, czy zrobię coś tam, albo martwię się po prostu, co się wydarzy, tak, gdzieś tam, albo szukam po prostu w tym świecie zewnętrznym jakiejś odpowiedzi, czyli jestem w umyśle, tak, albo jestem w przeszłości, bo tu mnie boli, to mnie gdzieś tam drażni, to gdzieś się wydarzyło i tak dalej, tylko jestem teraz i to jest jedyny stan, czyli jestem w tym momencie, właśnie w tej chwili, która dzieje się właśnie teraz. I kiedy jestem w teraz, to ja mam wpływ na swoje życie. I tylko w tym momencie, w teraz, ja mogę to życie świadomie sobie przetransformować. Tak? I wtedy na przykład przypływa do mnie jakiś ból, bo mam trudną relację na przykład z rodzicem czy z partnerem i to nie chodzi o to, że ja muszę od tego odwrócić, ja tego nie widzę, bo ja sobie żyję na lajcie i w ogóle jestem w chmurach i tak dalej, absolutnie nie. Obecność to jest tam tu i teraz, ale to też jest poczucie w ciele. Ja jestem w ciele, tak? I teraz różnica pomiędzy tym stanem właśnie, kiedy ja fruwam gdzieś tam w tych wszystkich swoich myślach i kiedy tak naprawdę mnie nie ma, bo jestem trochę, nie wiem, trochę w szkole, trochę w pracy, trochę gdzieś tam z partnerem, bo te myśli, tak jak Ania powiedziała na początku, zaraz ich jest bardzo dużo, tak? I poprzez właśnie ten stan rozluźnienia, bo to jest nasz naturalny stan istnienia. Natomiast ten świat, w którym funkcjonujemy, doprowadził nas do takiego stanu, że jesteśmy na ciągłym spięciu, tak? I to też w ciele my to wszystko mamy, nic nie ginie. Każda emocja, której doświadczyliśmy, ona się gdzieś zapisała. I teraz naszym zadaniem jest, aby stanąć z sobą, sobie właśnie w tej obecności, czego też będziemy, co też będziemy pokazywać, uczyć. Na pewno też uczyć, tak, tak. Po prostu tak, to już na takich spotkaniach po prostu indywidualnych, jakiś tak, albo online, zobaczymy jeszcze, jak to się tutaj rozwinie. Wtedy po prostu my, kiedy jesteśmy w tej obecności, odprężamy swoje ciało, tak? I jesteśmy w stanie zobaczyć, poczuć po prostu, czy mam jakąś dysfunkcję w ciele, czy nawet chorobę, bo tutaj też temat chociażby właśnie naszych dolegliwości. Obie z Anią też miałyśmy tutaj szerokie pole do tak, tego, tak, aby pokazać, że można wyjść z Różnych dolegliwości. Tak. Dokładnie, nawet takich, które były uznawane za nieuleczalne, tak, i można po prostu funkcjonować. Oczywiście też to są procesy, tak, to mówię, możemy poruszyć naprawdę różne tematy, których same po prostu doświadczyłyśmy i które funkcjonują w naszym życiu i których dotknęłyśmy osobiście, tak. Także dlatego tym bardziej właśnie w tym miejscu prosimy
właśnie o komentarze, czy o to, żeby po prostu dać nam też znać, jakie tematy Was generalnie interesują, bo ta nasza droga jest naprawdę długa, rozległa. Możemy mówić zarówno właśnie... Piękna. Piękna przede wszystkim, piękna, fascynująca. Chociaż niełatwa. Tak, dużo by tutaj można było naprawdę o tym powiedzieć. I to są takie naprawdę dziedziny różne. Od uzdrowienia swoich dolegliwości fizycznych, też emocjonalnych, poprzez relacje, poprzez takie ogólne czucie się ze sobą, poczucie własnej wartości. Także tutaj wchodzą naprawdę różne tematy. Tak, ale jeżeli jeszcze mogę, bo tu mi tak przypłynęło, ale także temat chociażby stwarzania, tak? Temat zapraszania do swojego życia, tego po prostu, co my chcemy w nim widzieć, czego my chcemy doświadczać. I to jest piękne i mnie tutaj zawsze tak dusza fajnie prowadzi na takich bardzo prostych przykładach. Nawet wczoraj jeden taki się wydarzył, więc chętnie też się z Wami podzielę. Taki bardzo prosty sposób. Jestem zafascynowana zawsze tym, jak jestem uczona, jak to się dzieje we mnie. I to jest cudowne, kiedy po prostu my się otwieramy. I to naprawdę jedyny wysiłek polega na tym, żeby zacząć, tak? Żeby zacząć czuć, być w tym odprężeniu i się nie poddawać. I się po prostu nie poddawać. I to prowadzenie popłynie, kochani. A później będziecie widzieli, tak, co po kolei, co się otwiera, co mnie boli, co chciałabym już zmienić w swoim życiu, czemu chcę powiedzieć już do widzenia, tak? Tylko, że właśnie to wszystko się odbywa w polu serca, w polu miłości, tylko, że nie to ja coś odcinam, nie, że ja z czymś walczę, tylko właśnie dzięki temu rozłożeniu, temu naturalnemu stanowi, w którym my jesteśmy generalnie, dzieje się magia. Po prostu magia życia, a zarazem bardzo takie codzienne sprawy, codzienne sytuacje, one się naprawdę zmieniają. I kiedy ty jesteś w tym stanie obecności, w tym stanie, to jest taki... To znaczy troszeczkę wyżej tak jakby niż ten problem, który ciebie dotyczy w danym momencie, tak? Bo wtedy wychodzisz z tego stanu problemu, który akurat ciebie dotyczy. I ja mówię to doskonale, na przykład praktykuję na przykładzie mojego synka, który jest dla mnie idealnym, po prostu cudownym nauczycielem. I ja zauważam, kiedy ja po prostu jestem w tej obecności, kiedy nie wychodzę, nie wchodzę w tę interakcję z nim, ale kiedy na niego patrzę, ale patrzę właśnie z tego pola serca, jak on się pięknie transformuje, jak on się zmienia, jak zmienia się relacja między nami. Ja nawet czasami nie muszę nic powiedzieć, kiedy na przykład jakaś jest sytuacja, bo wiem, jak to w życiu wygląda, tak? Czasami, nie wiem, no, jest jakaś złość, są jakieś nerwy. W nas jest dużo rzeczy, kochani, tak? Które chcą się ujawnić, które chcą wypłynąć i które przede wszystkim chcą wrócić do pierwotnej formy tego właśnie stanu lekkości, błogości, miłości, tak? O tym będziemy mówić tutaj. I teraz, jak ja mówię, zauważam to na przykładzie mojego syna, kiedy ja czasami nawet nic nie powiem, tylko zauważam to, obejmuję to właśnie tym moim stanem obecności, stanem miłości. To jest w ogóle cudowny stan, ja już po prostu chcę się w niego zanurzyć i w pewnym momencie mój syn zmienia się, tak? Zmienia się jego sposób mówienia, zachowania. Albo na przykład podchodzi do mnie i mówi, mama, wiesz co, kocham cię. Albo da mi całusa i w ogóle widzę i wtedy ja mówię, Boże, aż tu czuję taką w ogóle w środku w sobie, taką błogość, taką przyjemność właśnie. I tak możemy stwarzać i w ogóle zmienić naszą rzeczywistość we wszystkich dziedzinach życia. Naprawdę we wszystkich dziedzinach życia, bo trenowałam to i w pracy, tak? I mówię, w życiu prywatnym i na swoim zdrowiu. Czy też nawet tutaj, jeżeli chodzi o strefę materialną, więc jak najbardziej jest to możliwe, tylko codziennie właśnie bądźmy. Dlatego to robimy i też chcemy się właśnie tym z Wami teraz dzielić. No, dziękuję Ci bardzo, Edytko. Pięknie to wszystko powiedziałaś. Rzeczywiście tak to wszystko działa. Poprzez samą obecność i patrzenie z miłością na daną sytuację,
na to, co nas otacza, już transformujemy. Do mnie też ostatnio przyszło takie sformułowanie, że tak naprawdę moc transformacji ma tylko ten, który nas stworzył, tak? Czyli tak naprawdę moc zmiany nas nawet, jeżeli czujemy, tak? Każdy z nas czuje w sobie jakąś potrzebę, każdy z nas coś by tam chciał w sobie zmienić. Natomiast poczułam to wyraźnie ostatnio, znaczy czuję to już od dawna, ale cały czas kolejne warstwy tego czucia się odkrywają i poczułam ostatnio, że tak naprawdę przecież tą moc transformacji mnie ma tylko mój Stwórca, ten, który mnie stworzył, dlatego właśnie poddając się Jego prowadzeniu, poddając się prowadzeniu serca, my tak naprawdę zaczynamy zmieniać i tak jak Edytka też powiedziała, właśnie w tej lekkości, my czasami tak naprawdę nie musimy nic robić, tak, w cudzysłowie nic robić, wystarczy właśnie ta nasza obecność, to bycie, poddanie się tej miłości i wtedy po prostu w tym rozluźnieniu, w tym rozłożeniu wchodzi to ciepło. Ja akurat, u mnie to akurat się tak odbywa, że gdy ja czuję, jak to ciepło po prostu wchodzi i takie rozłożenie na poziomie klatki piersiowej, to ja już po prostu czuję, że tak naprawdę w pewnym sensie sprawa jest załatwiona. Tak, tylko że najpierw, jeżeli mogę Aniu dopowiedzieć, to najpierw jest to uczucie, które jest na dany moment. Tak, czyli nie uciekamy przed tym, co jest. Właśnie teraz jest ten moment wytrwania, bo umysł chciałby już reagować, chciałby odbić piłeczkę, chciałby zareagować na zewnątrz, a to właśnie chodzi o to, aby dać sobie tą sekundkę, żeby nie reagować, ale żeby przypomnieć sobie, tak, że ja właśnie mam tego Stwórcę w sobie, mam tą miłość po prostu, ja to nazywam po prostu miłością, tak, i że rozkładam się, biorę oddech, jest obecność i proszę. Wytrwanie, tak? Wytrwać w tym, żeby kierować uwagę właśnie na miłość, tak, na Stwórcę. Z jednej strony czuć to, co czuję, z jednej strony nie uciekam od tego, co czuję, a z drugiej strony uwagę moją już kieruję na miłość. Czuję, żeby tak to na ten moment zostawić już. Wiadomo, że całego tematu dzisiaj nie wyczerpiemy. Czuję, że pokazałyśmy już w tej rozmowie, o co tu chodzi, jaka to jest w ogóle jakość transformacji, w jakiej jakości też my pracujemy. Także dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Tobie, Edytko, za tą bardzo inspirującą, cudowną rozmowę. Was jeszcze raz tutaj prosimy o informację zwrotną, czego potrzebujecie, co byście potrzebowali w swoim życiu zmienić, przetransformować. Czy macie ewentualnie jakieś pytania, jakie sfery w życiu, w waszym życiu potrzebują tej transformacji, jakie tematy chcielibyście tutaj usłyszeć. No i tym samym na razie się z wami żegnamy i wierzę, że do zobaczenia zarówno tutaj w internetowej przestrzeni, ale także na żywo. Na spotkaniach właśnie pełnych lekkości, pełnych właśnie takich przyjemnych interakcji z drugim człowiekiem. Ja tylko może jeszcze na zakończenie dodam, że jeżeli podobał się Wam temat, jeżeli go poczuliście głęboko gdzieś tam w sercu, a zupełnie nie wiecie jak zacząć, to przede wszystkim zapraszamy na nasze kolejne nagrania. Tak jak Ania powiedziała, zapraszamy do zadawania pytań. Nie ma głupich pytań. Także tak jak czujecie, tak po prostu piszcie. I co mogę jeszcze podpowiedzieć na tą chwilę, kiedy chcesz zmiany, tak? I chcesz właśnie poczuć, wejść w stan obecności, to po prostu poproś i wyraź intencję, że chcesz. I pobądź po prostu z tym, zupełnie nie wiedząc, jak masz to zrobić i zobacz, co się stanie. Także bardzo dziękuję za rozmowę, Aniu. No i do następnego.